Chciałbym kontynuować wątek, wskazując wam na właściwą drogę, właściwy kurs, czy też właściwy bieg. Ponieważ sam Jezus powiedział o tym, że jest to wąska ścieżka, a więc też parafrazując, restrykcyjny kurs. I niewielu jest takich, którzy kierują się tym kursem, ponieważ jest inna, łatwiejsza droga, szersza. I wiele osób zaangażowanych jest właśnie w podążaniu takową drogą. Jeśli zamierzasz brać udział w tym wyścigu po to, aby otrzymać nagrodę, którą jest sam Jezus Chrystus oraz powołanie w Jezusie Chrystusie, jeżeli zdecydowałeś w swoim życiu, aby robić ten kurs, wówczas będziesz musiał, tak jak Jakub, znaleźć się w miejscu ringu, gdzie Jakub walczył z Bogiem. Później sam mówię o tym, że stanął z Bogiem twarzą w twarz. Jakkolwiek Bóg jest duchem i nie można walczyć z duchem fizycznie. Istnieje takie pojęcie jak teofania. Jest to pojedyncze spotkanie się z Bogiem w celu umocnienia wiary. I widzimy to na przestrzeni Starego Testamentu, kiedy objawia się w różnych postaciach. Nie chcę dodawać sobie do Biblii, ale w jaki sposób Jakub określił to, że na pewno był to Pan i on z nim walczył. Pomyślcie o tym, że minęło około 20 lat, odkąd zastąpił swojego brata Ezawa. Owe zastąpienie miało świadczyć o tym, że ktoś musiał zostać usunięty, musiała mu zostać odebrana władza lub dziedzictwo, jednocześnie przenosząc je na kogoś innego. Minęło około 20 lat, kiedy był w Betel, kiedy tam ułożył kamień. Wyobraźcie sobie, że on podróżował około 60 km w tym czasie, przez całą tą historię. Musiał być na pewno zmęczony, na pewno miał ze sobą wielbłąda, ponieważ nie jest możliwe, żeby pokonać 60 km na piechotę. Wówczas układa tam sterty kamieni jako ołtarz, kładzie na tym ołtarzu swoją szatę i zasypia. I podczas tego snu widzi Pana oraz wielką drabinę, a na tej drabinie widzi aniołów wspinających się i schodzących po tej drabinie. Najważniejsze jest to, że on jest teraz wolny od swojego grzechu. Jest wolny od swojego zwiedzenia. Niewiele czasu minęło, aczkolwiek Pan mu wybaczył, ponieważ Bóg widzi coś w tym człowieku specjalnego. W przeciwnym wypadku Pan nie pokazał mu otwartego nieba. Ten człowiek przez około 20 lat chodził w ciele. Pamiętacie, co powiedział? Panie, tylko mnie pobłogosław i błogosław mi, a ja oddam Ci 10% z tego, co mam. I biorąc to na dzisiejsze czasy, Pan nie oczekuje od świeżo narodzonej się osoby, czy też narodzonego pastora, takiej pełni pasji oraz pełni poświęcenia. Ci, którzy nie mają pewnej historii z Bogiem odnośnie bólu oraz cierpienia, Bóg nie oczekuje od takich osób zbyt wiele na ten czas. Ale pamiętajmy, że minęło 20 lat. Przez ten czas on pracował w swoim ciele poprzez ciało, aby odnieść sukces. Ten człowiek chciał, aby jego życie było całkowicie niezależne finansowo, całkowicie niezależne od czegokolwiek. Chciał być po prostu bogaty i wolny w tym, co robił i to, jak żył. Wiecie, spotkałem wielu pastorów, których celem społeczności jest to, aby być całkowicie niezależnymi finansowo, tłumacząc się tym, że przez to chcą oddać 100% swojego czasu dla Jezusa. Tak przynajmniej mówią. Przez co widziałem, jak pastorzy inwestują w ropę naftową, widziałem, jak zaczęli inwestować w nieruchomości. Ta wolność, którą chcieli uzyskać, miała dać na celu wolność od zmartwień. I widziałem to, wówczas działy się takie historie, że te osoby, które osiągały tą stabilizację finansową, wówczas odchodziły od kościoła, zapominali o swojej służbie, byli bardzo pochłonięci usamodzielnieniem się, zapomnieli, jak zaczęli. Ale teraz wróćmy do Jakuba, kiedy stanął twarzą twarz z Bogiem na tym ringu. I tak stanie się również z tobą, kiedy postanowisz szukać Pana i będziesz pragnął, aby otrzymać Go jako nagrodę, kiedy będziesz chciał, bądź chciała oddać się Mu, On zacznie działać w tobie, działać w twoim sercu, tak jak miało to miejsce w Betel. I to się stanie z każdym, który będzie tego pragnął. Nie chcę, aby to był teologiczny wykład. Nie czytałem o tym z książek purytańskich, czy też innych kaznodziei. Lecz jest to coś, czego nauczyłem się po 73 latach chodzenia z Panem, mając 50-letnią służbę. A jest to to, że Bóg oczekuje od nas więcej. W szczególności od tych dojrzałych chrześcijan, ci, którzy pracują w Jego imieniu, od pastorów, ewangelistów. On wymaga więcej ciebie. I tak też stało się z Jakubem. Bóg zdecydował, że nie pozwoli, aby on chodził w swoim ciele, czyli w cielesny sposób. Pan nie pozwoli, aby człowiek podążał za swoimi planami oraz marzeniami, lecz tak jak mówi słowo, Pan przeprowadza taką osobę w samotność. Po to był sam. Kiedy Pan widział Jakuba w ciele, nakazał mu, aby wrócił do domu. Obiecał mu też, że będzie z nim i będzie go chronił.
Lecz w tym czasie Ezaw wychodził mu naprzeciw z armią 400 osób. I zamiast w tym czasie paść przed Panem, oczekując Jego obietnicy, Jego ochrony, obmyśla cielesny plan i dzieli swoją rodzinę na dwie grupy. Ci najmniej kochani idą pierwsi, Lea wraz z jej dziećmi, a wraz z nimi wszystkie owce, kozy, krowy, wielbłądy, całe bydło. Chcąc tym wszystkim przekupić swojego brata, on znów idzie po swojemu. On nie jest zależny od Pana. On stara się być niezależnym. Wówczas Bóg, kiedy był młody, pozwoli mu na zachowanie pewnej niezależności. Ale po czasie, jeżeli nie zdecydujesz się, aby polegać na Panu, wówczas On zabierze cię w miejsce, gdzie wszystko będzie poza twoją kontrolą. Stracisz panowanie nad sytuacją i nic nie będziesz mógł zrobić. I będziesz tego świadomy. I tak samo było z Jakubem. On nie był w stanie kontrolować sytuacji, ale mimo wszystko próbuje. Wysyła Lea jako pierwszą. W drugiej grupie zaś jest Rachela wraz z całą jego świtą, wraz z kolejną partią owiec oraz osłów. Jego planem było to, że Rachela miała zobaczyć, czy Ezaw nie zabije Lei. Jeżeli zobaczysz, że tak się stało, wówczas jest szansa, że ucieknie. Lecz w tym wszystkim stało się zupełnie inaczej, ponieważ Jakub został sam. Jeśli ty jesteś mężem Bożym bądź kobietą Bożą, wówczas przyjdzie czas w twoim życiu, że staniesz w ringu. Zostaniesz sam, bądź sama. Gdzie twoja rodzina ci nie pomoże? Twoja służba ci nie pomoże? Twój kościół ci nie pomoże? Ponieważ Bóg otoczy to wszystko murem po to, aby pokazać ci, co jest faktycznie w twoim sercu. Chce ci pokazać twoją cielesność. Tym wszystkim będziesz myśleć, jak dobrze prosperujesz, jak dobrze ci się powodzi i jak wszystko masz pod kontrolą. Ale Pan chce ci pokazać, że brałeś zły kurs i że źle biegniesz w wyścigu. Chce ci pokazać cielesność, w której znowu podążasz. Jakub pisze o tym, że zmagał się z nim aż do świtu. Proszę pozwól, że ci przypomnę. Pomyślcie o tym, co się stało. W tym przemienieniu on całkowicie zmienił swoje nastawienie. Nie mówił już o niebezpieczeństwie. Nie mówił już o Ezawie, o tragedii, która może przyjść. Nie próbuje nawet bronić swojego własnego życia. Lecz pojawia się zupełnie nowy kierunek w jego myśleniu i życiu. Pojawia się modlitwa. Bóg doprowadził do tego kryzysu. Bóg doprowadził go do tego miejsca. I w tym wszystkim, kiedy Jakub obraca się w tym ringu i widzi, kto za nim stoi, zadaje pytanie, jakie jest twoje imię? A on odpowiada, Jakub, co po hebrajsku znaczy zastąpione. I w tym wszystkim Bóg chce pokazać, że on nie został zastąpiony przez Ezawa, lecz został zastąpiony zupełnie inną wersją siebie, gdzie będzie musiał polegać na Panu. Nie możesz podejmować swoich własnych decyzji, lecz szukać je u Pana. Pan chce mu przekazać, że on go wzmacnia i wznosi ku większym rzeczom, zupełnie w czymś nowym niż to, co było wcześniej, za czasów jego ojców. Właśnie w tym rozumieniu, po tej ce przyszedł nasz Pan. Pan nie pozwolił, aby Jakub poszedł swoją drogą, ponieważ bardzo go miłował. Dlatego chcąc, nie chcąc, postawił go w tym miejscu, ponieważ tylko w taki sposób był w stanie to zobaczyć, co jest w jego sercu. Kochani, jeżeli nie wiecie, o czym teraz mówię do was, tak naprawdę nie wiem, co przeżyliście w swoim życiu z Panem. Jeżeli Bóg zabiera cię do miejsca, w którym musisz zweryfikować, przejrzeć swoje serce, w czasie, kiedy chodzisz w cielesności, w tym czasie przypomni ci się wszystko. Każda zła rzecz, którą uczyniłeś, każda porażka, każde działanie, które było w sprzeczności z Chrystusem, czy to do żony, czy to do męża, czy była to kwestia zdrady, pożądliwości, cudzołóstwa, pornografii, wszystko to, co było w twojej przeszłości, nawet jeśli uczynione to zostało, kiedy byłeś już pod krwią Chrystusa, nawet w czasie, kiedy Pismo mówi o tym, o czym już dawno zapomniałeś i zostawiłeś to z tyłu, lecz w tym czasie non-stop przypominają ci te rzeczy. Cielesne myślenie jest takie, które mówi ci o tym, że Pan nie widzi twoich modlitw, Pan nie widzi twoich postów. Zobacz, modlisz się i nie widzę żadnych efektów. Nieprzyjaciel przyjdzie i będzie kwestionował w ogóle istnienie Boga, realność w twoim życiu, realność samej modlitwy oraz jej użyteczność. Przygotuj się na to, bo na pewno to nastąpi. Szatan używa cielesności po to, by cię potępić i masę niekończącej się odpowiedzialności, aby cię zgnoić i przygnieść. Szatan czeka, aby taki pastor na przykładu przyszedł do domu całkowicie złamany, mówiąc swojej żonie, że on sam nic nie wie. Zobaczcie, Jakub miał taki czas, kiedy pytał się Boga i zastanawiał się, kim on w ogóle jest. Nie rozpoznawał go, mimo że myślał, że z nim chodzi i podąża jego ścieżkami. Jakub zarzuca Bogu, kwestionując jego ścieżki. Wmawia mu, że on nie wie, co robi, nie wie, gdzie on jest, nie wie, jak to będzie wszystko wyglądać.
pokazać, że miało być tak fajnie, ale pojawiły się coraz większe problemy oraz to, co najgorsze dla niego, coraz więcej niewiadomych. Jakub zarzucał, że to jest wieczna niekończąca się pasa bitew oraz walk. Musicie wiedzieć, że Bóg działa przez Ducha Świętego. Jeśli słyszysz to dzisiaj w tym miejscu i sam przechodzisz pewnego rodzaju próby, doświadczenia, czy też gorzej, bitwy, i w tym wszystkim mówisz: ja już nic nie wiem, ja już nic nie rozumiem. Myślisz, że Bóg tego nie widzi, że Bóg omija twoją sytuację i zaczynasz się porównywać z innymi, mówiąc, że ci wszyscy inni są błogosławieni, lecz ty sam zostajesz ze sobą. Dzieje się tak dlatego, ponieważ myślisz, że nie widzisz owocu swoich działań albo swoich decyzji. W czasie, kiedy tak długo się już modlisz, walczysz o coś i dochodzisz do punktu, do miejsca, w którym myślisz, że poniosłeś z jakiegoś względu wielką porażkę. I wówczas odpuszczasz i zaczynasz interesować się zupełnie innymi rzeczami. Kochani, chciałbym, abyście wiedzieli o tym, żebyście się nie zniechęcali, ponieważ praca Ducha Świętego jest taka sama, jak w przypadku Jakuba. Ponieważ Duch Święty działa w tobie, ale żeby działał, potrzebujesz pewne rzeczy zrozumieć, ale żeby je zrozumieć, musisz przejść, tak jak Jakub przechodził, takie sytuacje, ale po to, aby zabrać cię w zupełnie inne miejsce i zupełnie w inne przeświadczenia. Tak jak w hebrajskim, jednym z hebrajskich znaczeń imiona Jakub jest zastąpione, Bóg w taki sposób chciał mu przekazać, że on zastąpił swoją osobę zupełnie kimś innym, kim miał być. Bóg przekazał mu to w taki sposób, że nie chodzi w duchu, ponieważ jeżeli chodzisz w cielesności, wówczas nie wiesz, kim jest Duch Święty i nie wiesz, jak Duch Święty działa, dopóki On sam cię nie pociągnie. Dopóki wszystko, co jest w twoim życiu, nie będzie poddane pod decyzyjność Ducha Świętego. Ponieważ kiedy Bóg zmienia Jego imię na Izrael, to kiedy przyjrzymy się hebrajskiej genezie tego słowa, to tłumaczy się ono Bóg rządzi. Czy też możemy znaleźć słowo sarar, a więc Bóg zasad. Ponieważ Bóg sprawuje kontrolę. I powiem wam szczerze, że chciałbym być przeświadczony w tym, kiedy byłem młodym kaznodzieją. Wówczas wszystko, co się działo, przynosiłbym w modlitwie do Pana. Moje małżeństwo, moje dzieci. Oczywiście modliłem się, ale nie w takim sensie, aby wierzyć, że Duch Święty prowadzi mnie w moim życiu. Ta cisza, którą dzisiaj mamy w tym miejscu, wierzę, że pochodzi ona z obecności Ducha Świętego, który do nas przemawia, który nas porusza. Czasami, kiedy wracam do domu po nabożeństwie, pytam się mojej żony: kochanie, czy to, że jest cicho, to dowód na to, że oni zrozumieli, czy też nie? Bardzo możliwe, że również o to spytam się dzisiaj. Kontynuując, Jakub spytał się Boga: proszę, powiedz mi, jakie jest twoje imię? Z tym, z którym się zmagał, chciał znać, kim on jest. Ciekawe jest to, że Bóg mu nie odpowiedział, a uczynił to dlatego, że jego imię było powiązane z imieniem Jakuba, ponieważ jest napisane, że to Bóg rządzi. Bóg chce mu przekazać, że on zwyciężył tego Jakuba. Ciężko bardzo określić i też trudno sobie dodawać, ponieważ nie wiadomo, czy Bóg zwyciężył w jakiś sposób Pana, czy wytrwał te zmaganie? Oczywiście Pan nie traci siły i Pan nie przegrywa, ponieważ głupcem byłoby myśleć o tym, kto może pokonać Boga. Zobaczcie, jaka była sytuacja. Anioł Pański pyta się go, ale też prosi: czy możesz mnie zostawić? Czy możesz dać mu spokój? Ale pierwszą rzeczą, jaka miała miejsce przy tym, było to, że Pan go uszkodził, czy też zrobił z niego inwalidę, przez to, że wybił mu biodro. A więc ten człowiek nie mógł normalnie chodzić, a więc też nie mógł walczyć. A więc w akcie desperacji uchwycił się Anioła Pańskiego. I powiem wam szczerze, że ja byłem w takiej sytuacji. Miałem coś takiego w życiu, kiedy byłem kaleką w ciele, kiedy byłem pokonany w swojej cielesności. Jedyne, co mogłem w tym czasie zrobić, to uchwycić się Chrystusa. I to samo możesz tylko ty zrobić. Przylgnij do Jezusa, trzymaj się Go, uchwyć z całych sił. Nie patrz na to, jak bardzo okaleczone może być twoje ciało, ale w jedno już wiem. Jezus żyje i zamierzam z całych sił trzymać się tylko Jego do samego końca. I może powiesz: bracie Dawidzie, nie wiem, czy teraz mówisz, nie rozumiem tego, ponieważ te wszystkie rzeczy są już przeszłością w twoim życiu i to już miało miejsce. Lecz zobaczcie, co powiedział apostoł Paweł. Jezus Chrystus przyszedł, aby zbawić grzeszników, z których ja jestem pierwszy. Nie mówi tutaj: byłem, lecz jestem pierwszy. Dalej wspomina, że bez łaski Bożej nie mógłby nawet stanąć twarzą twarz z Bogiem, ale tylko dzięki Jego miłosierdziu. Któregoś razu, kiedy byliśmy w Argentynie, pewien pastor przyszedł do nas ze złamanym sercem wraz z jego żoną.
Działał on w służbie więziennej, był całkowicie zrezygnowany i gotowy do odejścia. I było nam tak bardzo przykro. Gary, mój syn, modlił się o niego, a on wspomniał o tym, że miał pewne proroctwo 20 lat wcześniej o tym, że będzie wygrywał dla Jezusa całe więzienia, że będzie jeździł od więzienia do więzienia, zdobywając wiele dusz dla Pana. I powiem wam szczerze, nie dostał tego Ducha Świętego. To nie było słowo, które dał Pan, lecz było to słowo z ciała. I sam zrozumiał, że jego służba jest do niczego. Wiedział, że nie działa to tak, jak powinno. Przez co teraz wątpi już w cokolwiek. Ma upadek wiary. Modląc się od niego, przyszedł Duch Święty, który uzdrowił jego chore serce i załamanego ducha. Niesamowite było to, że on teraz nie powierzył swojego życia służbie, ale powierzył swoje życie i służbę Jezusowi. Nie szukając w tym sukcesów oraz liczb, robiąc przy tym statystyki, stał się sługą Chrystusa. To jest właśnie niesamowite. Jeżeli stajemy się sługami Chrystusa, działamy dla Chrystusa, to czynimy to, co Mu się podoba, nie patrząc na rezultaty. Jako dziecko Boże, jako królewskie kapłaństwo, masz moc od Boga. Ale co to oznacza? Czym jest owa moc? Jest to nic innego jak zależność, przywiązanie. Kiedy całkowicie staje się zależny od Ducha Świętego, nie wykonujesz żadnego ruchu bez Niego. Nie rozpoczynasz czegoś, nie kończysz, nie zmieniasz kierunku. Tak jak mówił o tym Jezus, ja nie czynię nic ode mnie, tego czego nie widzę i nie słyszę od mojego Ojca. I to właśnie mówię i to właśnie robię. I niesamowitą obietnicą od Boga jest właśnie to, że możemy być tak jak Jezus, chodzi w takim samym posłuszeństwie i zależności. To jest jedyna ochrona przed chodzeniem w cielesnym stylu. Tylko tak można chodzić, będąc bezpiecznym. Posłuchajcie proszę, jaki Pan dał mi werset przed tym, jak rozpoczęliśmy nasze nabożeństwo. 2 Koryntian 4:2. Unikamy postępowania ukrywającego sprawy hańbiące. Nie uciekamy się do żadnych podstępów, ani nie fałszujemy Słowa Bożego. Lecz okazywaniem prawdy przedstawiamy siebie same w obliczu Boga, osądowi sumienia każdego człowieka. Paweł pisze o tym, że oni głoszą prawdę, która potrafi dotknąć ludzkiego sumienia. Kochani, to co Duch Święty polecił mi, abym dzisiaj zrobił tego wieczoru, a dzisiaj mamy taki otwarty wieczór dla wszystkich. Chciałbym, abyśmy dzisiaj wszyscy przyrzekli w swoim sercu, w swoim sumieniu, że bez względu na koszt i cenę, nie będziemy starać się zadowalać ludzi, działać pod nich, czy też chcąc pozyskać kogoś, bądź zadowolić, pójdziemy w jakimś sensie na kompromis ze Słowem Bożym. Nie będziemy tutaj rozwadniać Słowa Bożego. Chwała Panu. Powstańmy. Proszę, by wszyscy powstali. Po tym, jak dwie wieże World Trade Center padły w Nowym Jorku, wszystkie nasze kościoły były przepełnione ludźmi. Ludzie biegali do kościołów z płaczem. Przyszli z jednym pytaniem. Czy to było Boże upomnienie? Czy to był tylko wypadek? Czy był to diabeł? Czy to Bóg do nas w jakiś sposób przemawia? Jakie są okoliczności? Ciekawe jest to, że wiele pastorów nawet nie odniosło się do tego wydarzenia. Jakkolwiek ludzie wstawali podczas nabożeństw, pytając, powiedz nam, co się stało? Chcemy wiedzieć, dlaczego tak duży atak terrorystyczny miał miejsce w naszym kraju. Czy to Bóg, czy to przypadek? I nie mogli otrzymać żadnej odpowiedzi. Pół roku później New York Times przeprowadził ankietę i okazało się, że po 11 września mniej osób uczęszcza do kościołów. A głównym argumentem ku temu było to, że nie mogli znaleźć ani jednego kościoła, w którym odczuwano by obecność Boga. Inni mówili, że nic nie słyszeli, że żaden pastor się w ogóle nie wypowiadał, nikt nic nie wiedział, nikt nie mógł podsumować tego wszystkiego. Jedną z odpowiedzi ankiety również było to, że jest to jedno z najdudniejszych miejsc i nie ma tam żadnych doświadczeń. Powiem wam szczerze, że to jest straszliwa tragedia. Pomyślcie sobie o spotkaniu modlitewnym, które miało miejsce na stadionie Yankeesów, gdzie ponad 50 tysięcy osób zgromadziło się, a liderem tego spotkania była Oprah Winfrey. Jest to działaczka antychrześcijańska w Ameryce. Byli tam również muzułmańscy duchowni oraz przedstawiciele wszystkich innych religii po to, by modlić się w jakikolwiek sposób, ale do Jezusa Chrystusa. Widzicie, przychodzi taki czas, kiedy imię Jezus będzie najpopularniejszym słowem na świecie. I teraz posłuchajcie mnie bardzo uważnie. Będzie to Jezus, człowiek, który nie będzie kogokolwiek obrażał, urażał czy strofował, ponieważ tylko Jezus Chrystus dla całego świata jest postacią, która ich oburza. Muzułmanie bez problemu mogą zaakceptować to, że Jezus jest to dobry prorok oraz nauczyciel. Również religia żydowska może przyjąć Jezusa jako proroka oraz nauczyciela. Każda z religii akceptuje Jezusa w formie, jaka im odpowiada, ale przyjdzie taki test.
Pewnego razu głosiłem w parlamencie angielskim i przedstawiałem im sytuację, w którym przyjdzie czas, przyjdzie taki test dla nich, kiedy to wszyscy będą napierać i pytać się, czy potrzebuję Jezusa Chrystusa do tego, aby przyjść do Boga? Czy muszę być nowonarodzonym, tak jak o tym to wspominacie? Czy jestem potępiony, jeżeli wybiorę troszkę inną drogę? I to będzie jeden z największych i najważniejszych wątków w przyszłym stuleciu. To samo dzisiaj dzieje się w Stanach Zjednoczonych. W Szwecji protestancki pastor trafił do więzienia, ponieważ głosił przeciwko homoseksualizmowi. W Anglii czy też w Ameryce powstanie jeden światowy kościół oraz jeden światowy parlament, gdzie wspólnym mianownikiem będzie imię Jezus. Oni przyjdą właśnie przez uniwersalność Chrystusa akceptowanego przez wszystkich, jakkolwiek zakażą, aby nazywać Go Chrystusem. Tak jak mówię, kiedy byłem w parlamencie, zadali mi to pytanie i powiedziałem im, że w taki sam sposób, jak mówi o tym Koran, o zbawieniu przez Allaha, gdzie Mohamed jest jego prorokiem, nie ma żadnego innego imienia na ziemi, danego ludziom, przez którego człowiek mógłby zostać zbawiony, jak tylko przez Jezusa Chrystusa. Przesłaniem moim jest to, abyśmy o tym pamiętali w naszych kościołach, bo jeżeli pójdziemy na kompromis, tworząc uniwersalnego Jezusa, to samo będzie również w świecie, który aktualnie dzisiaj nie chce słyszeć o Chrystusie. Możesz im mówić o Jezusie bezosobowym, ale nie o Jezusie Chrystusie. Doszliśmy do czasów, że jesteśmy już bardzo blisko, aby ustanowić nominalny kościół, standardowy kościół. Dlatego proszę was dzisiaj, kiedy stoicie przed Bogiem, abyście złożyli przysięgę w swoim sercu, że nie pójdziecie na kompromis w kwestii Słowa Bożego. O tym, że będziesz stał w prawdzie w kwestii krwi Jezusa Chrystusa, ofiary krzyża i nie będziesz się bał głosić o tym z ambony. Chciałbym, abyście pamiętali, że to musi być czynione z miłością, czynione przez łzy, ale nie może być w tym żadnego kompromisu, żadnego odstępstwa, żadnej ulgi. Zamierzam ukończyć mój wyścig, odbierając swoją nagrodę, jaką jest Jezus Chrystus i to ukrzyżowany. Podnieście proszę swoje ręce i powiedzcie: Jezus Chrystus mój Pan. Jezus Chrystus jest Panem i uwielbiam mojego Chrystusa. Mój Zbawiciel, Bóg w ciele, zmartwychwstały, zasiadający po prawicy Ojca. Panie, modlę się o pastorów, którzy popadli w kompromis, którzy popadli w gonitwę do budowania wielkich kościołów, mających statystyki na swoim pierwszym planie. Modlę się o tych, którzy mają służbę zbudowaną po to, aby nikogo nie urażać. Proszę Cię o przebaczenie. Przebacz nam, Panie. Nie jest to, Panie, czas, aby się pokazać, aby zrobić show, ale wiem o tym, że przemawiasz do naszych serc, Duchu Święty. Tak jak mówisz do mojego serca, tak samo mówisz do każdego pastora, do każdego, kto jest w służbie. Panie, proszę Cię, abyśmy nigdy, przenigdy nie szli na kompromis w sprawie krwi Jezusa Chrystusa, Jego Ewangelii oraz Jego ofiary. Tak, aby dotykać sumienia innych ludzi. Tak, abyśmy dotykali prawdą Ewangelii. Oddajemy Ci, Panie, chwałę i oddajemy Ci cześć. Amen.